Trwają studia związane z wyedukowaniem 90 osób, 90 urzędników w województwie opolskim. Są to gminni koordynatorzy, którzy pomogą Państwu w doborze, w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Studia związane są z realizacją projektu LIFE, projektu, na które województwo opolskie dostało dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Projekt warty około 13 milionów złotych. Nie tak dawno spotykaliśmy się na Politechnice Opolskiej. Niestety od 3 tygodni studia są prowadzone w formie zdalnej. Dzisiaj dwa bloki tematyczne związane z zarządzaniem oraz źródłami ciepła i termodynamiką. O wszelkie szczegóły zapraszam Państwa do odwiedzenia strony województwa opolskiego www.opolskie.pl. Celem całego programu jest organizacja i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego program ochrony powietrza oraz uświadomienie społeczności lokalnej na temat czystości powietrza, sposobu spalania oraz niskiej emisji. Moim celem będzie głównie edukacja naszej lokalnej społeczności w kwestii niskiej emisji. To znaczy jak i czym opalać nasze domy, aby nie zanieczyszczać powietrza, aby ograniczyć pyły w powietrzu. Dodatkowo będziemy edukować społeczeństwo, jak i gdzie mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, tych starych kopciuchów na coś lepszego, coś co mniej kopci lub na pompy ciepła, które już nie kopcą.